Paulina Nowicka. Zapraszam na wtorkowe wydanie informacji Telewizji Gorzów. Radni województwa przyjęli strategię rozwoju województwa lubuskiego z perspektywą do 2030 roku. Jest to jeden z najważniejszych dokumentów długoterminowych wyznaczających działania samorządu województwa. Za przyjęciem projektu głosowało 28 radnych. Dwóch radnych wstrzymało się od głosu. Nikt nie był przeciw. Dyskusje i prace nad strategią trwały od 2018 roku. Podzielona ona została na cztery kluczowe obszary: inteligentnej i zielonej gospodarki regionalnej, regionu silnego społecznie, integracji przestrzennej oraz zarządzaniu i współpracy ponadregionalnej. Wierzę, że udało się osiągnąć kompromis, jeśli chodzi o treść tej strategii, który powinien zadowolić większość zainteresowanych interesariuszy. Myślę tak o samorządach, organizacjach społeczno-politycznych, różnych środowiskach. Wierzę, że to jest dokument, który wybiega w przyszłość i będzie umiał odpowiedzieć na wyzwania nadchodzącego czasu. Chcielibyśmy, by w tym pierwszym celu strategicznym, w ramach inteligentnej i zielonej gospodarki regionalnej, rozwijać ofertę parków naukowo-technologicznych i przemysłowych. Jak Państwo wiecie, jednym z deficytów naszego regionu jest niewystarczający poziom i zaawansowanie środków w badania i rozwój, stąd duża determinacja regionu w powstanie Parku Technologii Kosmicznych. Planujemy także oczywiście działania dotyczące ograniczenia niskiej emisji w województwie lubuskim poprzez modernizację źródeł ciepła. To trwające też już działania w tej perspektywie, wymiana tak zwanych kopciuchów, szeroko zakrojone działania termomodernizacyjne. Chcielibyśmy to kontynuować. Wierzymy, że w województwie lubuskim pisaliśmy i dyskutujemy o tym dosyć intensywnie, powstanie zakład termicznego przekształcania odpadów, taka duża spalarnia, która pokryje potrzeby całego województwa. Cieszymy się, że samorządy są zainteresowane tym projektem i wskazują nawet już potencjalne lokalizacje. W celu strategicznym region silny w miarze społecznym oraz bliskim obywatelowi chcielibyśmy dalej kontynuować takie kwestie jak programy stypendialne dla lubuskich talentów, wspierać lubuskich seniorów, zajmować się skutecznie wsparciem osób i rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym. Wierzymy, że uda nam się doprowadzić do modernizacji, wzmocnienia infrastruktury ochrony zdrowia. Na ten cel przeznaczone będą także dodatkowe środki z funduszy europejskich. Będziemy robić wszystko, by skutecznie te środki wykorzystać. Jeśli chodzi o integrację przestrzenną regionu, to ten cel trzeci, o którym wspominałem. Chcielibyśmy wspierać działania dotyczące powstania multimodalnych centrów logistycznych, podejmować współpracę ze wszystkimi, którzy są do tego potrzebni, by dokończyć budowę i modernizację sieci autostrad i dróg ekspresowych na terenie województwa. Jak Państwo wiecie, tutaj w tym obszarze zakrojone są na dużą skalę programy także rządowe, które chcielibyśmy pomóc współrealizować. Pamiętamy o drogach wodnych, transporcie zbiorowym, ale też i w ramach projektów, które zgłosiliśmy do Krajowego Planu Odbudowy. Mamy nadzieję, że uda się zrealizować systemowy program budowy infrastruktury rowerowej na terenie województwa, całego systemu ścieżek na polsko-niemieckim pograniczu w pasie zachodnim. To duże działanie, które mogłoby zdynamizować tak turystykę w formy aktywnego, zdrowego spędzania czasu. Cel czwarty, region atrakcyjny, efektywne zarządzanie, otwarte na współpracę, to dalsze rozwijanie działalności Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera. Pamiętamy o promocji gospodarczej regionu, jak również stale monitorujemy wszystkie kwestie związane z informacją przestrzenną województwa lubuskiego i w tym obszarze chcielibyśmy w najbliższym czasie zrealizować bardzo duży projekt informatyczny budowy takiego lubuskiego centrum kompetencji cyfrowych, które planowane jest w Gorzowie i tam chcielibyśmy umiejscowić szereg różnego rodzaju usług cyfrowych dla mieszkańców województwa lubuskiego. W ostatnich tygodniach zarówno radni z
sejmiku, jak również i komisje zgłosiło kilkadziesiąt uwag, nawet wniosków, które w dużej części zostały uwzględnione. Szczególnie cieszy właśnie to, co pan marszałek powiedział, czyli zwiększenie MOF-ów, jak również ich obszarów, przynajmniej jeżeli chodzi o obszar Gorzowski, o kolejne gminy jak Witnica, Kostrzyn i Strzelce Krajeńskie, jeżeli chodzi o kwestię MOF-u Świebodzińsko-Międzyrzeckiego, to mówimy tutaj o Przytocznej, także akurat nie kibicujemy, oczywiście jest wiele inwestycji, które cieszą. Oczywiście nie wszystkie wnioski zostały wpisane. Sama uczestniczyłam w maju 2019 roku w takim spotkaniu w Gorzowie Wielkopolskim. Cieszyły się one bardzo dużym zainteresowaniem. Było wiele propozycji. Część z nich znajdują się oczywiście w strategii. Dwa lata pracy nad tą strategią. Wiele spotkań. Mam wrażenie, że wszystkie grupy, tak samorządy, jak inni interesariusze, mogli zgłosić swoje uwagi, mogli podyskutować. To jest naprawdę ogrom wykonanej pracy, a jaki efekt, no to pan marszałek przedstawił to w pewnym skrócie. To jest spory dokument, ale proszę państwa, to są filary tego, czym mamy się zajmować w najbliższych latach, jeżeli chodzi o gospodarkę, o sprawy społeczne, o to wszystko, co dotyczy każdego z nas, każdego obywatela. Tym razem po raz 13. Zachodnia Izba Przemysłowo-Handlowa rozpoczęła rok gospodarczy. Jest to impreza uznawana za jedną z najważniejszych tego typu w regionie. Jednak ze względu na pandemię odbyła się w formie online. O podsumowaniu minionego i planach na ten rok mówili nie tylko sami przedstawiciele Izby, ale też członek zarządu województwa lubuskiego Marcin Jabłoński, prezes Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Krzysztof Kielec, czy profesor Witold Modzelewski, specjalista prawa podatkowego. Wiemy, że warunki wokół nas są bardzo trudne, bardzo zmienne, niosące za sobą mnóstwo ryzyka, którego nie jesteśmy w stanie do końca przewidzieć. Być może rzeczywiście to, że to jest 13. edycja, no to niestety, ale trochę odmienna od tego, co do tej pory żeśmy tradycyjnie wypracowali. Pamiętacie, że oprócz tej nazwy gospodarcza inauguracja roku, to mówiliśmy przede wszystkim spotkanie integracyjne lubuskich przedsiębiorców. No tutaj ta nasza integracja jest siłą rzeczy na odległość, trochę wirtualna. Mimo, że to już blisko rok, jak walczymy z tą epidemią, trzeba przyznać, że przedsiębiorcy bardzo, ale to bardzo, bym powiedział, z wielkim wysiłkiem, z wielkim wytężeniem, jednak potrafią co do większości w jakimś sensie wytrwać i przetrwać w swoich biznesach. Nikt się chyba jeszcze wtedy nie spodziewał, że słowa takie jak lockdown, zamrożenie gospodarki czy narodowa kwarantanna zagoszczą w naszych słownikach na tak długo. Tym samym burząc plany związane z rozwojem wielu przedsiębiorstw i przesuwając na pierwszy plan ciężką walkę o ich przetrwanie. Szczególnie dotkliwie przekonały się o tym bardzo popularne i liczne w województwie lubuskim branże takie jak gastronomiczna, turystyczna, usługowa, ale też wiele innych. Mam dzisiaj pełne przekonanie, że unijne pieniądze w dużym stopniu pozwoliły i dalej pozwalają na podejmowanie działań, które stanowią wsparcie dla lubuskiej gospodarki. W ramach lubuskich bonów wsparcia dla przedsiębiorców trafi w sumie około 44 milionów złotych. Pierwotnie budżet liczył 30 milionów złotych, ale następnie decyzją zarządu województwa kwota ta została zwiększona do 44 milionów. Ten rok, pomimo tego, że był bardzo ciężki, nie był tak zły, jak początkowo sobie wyobrażano. Również w kontekście inwestycji, które my obsługiwaliśmy jako spółka zarządzająca obszarem specjalnej strefy ekonomicznej, ten rok był bardzo podobny do poprzedniego. Uważam, iż niewątpliwie ten spadek, pierwszy od tylu dekad PKB, choć mniejszy i analogicznie o wiele mniejszy niż w innych krajach, był osiągnięciem bardzo dużego zespołu
ludzi zaangażowanych, przede wszystkim przedsiębiorców, jak również wszystkich instytucji, które na czas potrafiły zaoferować pomoc, bez której na pewno ta sytuacja byłaby o wiele gorsza. Z jednej strony musieliśmy rzeczywiście nauczyć się funkcjonować w nowej rzeczywistości, ale z drugiej strony priorytetem dla nas była pomoc przedsiębiorcom i co najważniejsze, zrealizowaliśmy swoje plany w 100%. Obecnie w Sejmie nowelizacji poddawana jest ustawa o prawie energetycznym. Chodzi między innymi o możliwość masowej wymiany liczników pomiarowych na inteligentne z możliwością zdanego odczytu zużycia energii. Dziś takie liczniki ma niecałe 2 miliony spośród 16 milionów odbiorców. Przed końcem 2028 roku w Polsce mają one zostać zainstalowane u co najmniej 80% końcowych odbiorców energii. Ma to pozwolić na większą świadomość zużywania energii elektrycznej, zwłaszcza jej oszczędzanie, ale także wprowadzenie nowych, bardziej elastycznych planów taryfowych. Procedowana zmiana ustawy Prawo energetyczne to w mojej ocenie milowy krok w kierunku poprawy transparentności rynku, jak również rozwoju konkurencji. To duża zmiana zarówno dla odbiorców energii elektrycznej, gdyż w tym obszarze zapewniamy dostęp do danych i tym samym umożliwiamy rozwój konkurencji również po stronie przedsiębiorstw, po stronie ofert, które będą dostępne odbiorcom. Możemy wprowadzać nowe produkty, takie jak chociażby taryfy dynamiczne. Wymiana liczników na liczniki inteligentne powinna zapewnić rozwój konkurencji, jak również dostępność nowych produktów dla odbiorców energii elektrycznej. Również poprawę funkcjonowania energetyki w obszarze poprawy efektywności, ponieważ to też duża, większa świadomość odbiorców o tym, jak jest zużywana energia, w jakich godzinach i jak ją można w sposób efektywny oszczędzać. Wymiana liczników na liczniki inteligentne to również krok w kierunku digitalizacji sektora elektroenergetyki, szczególnie w tym obszarze sieciowym, co z kolei powinno zapewnić dostęp do wielu usług systemowych świadczonych na rzecz operatorów systemów dystrybucyjnych. To tym samym szansa na rozwój przedsiębiorstw, przedsiębiorczości właśnie w zakresie świadczenia tych usług na rzecz systemu. Od 12 lutego na próbny okres 2 tygodni otwarte zostały m.in. instytucje kultury. Gorzowski Teatr skorzystał z okazji i również otworzył swoje sceny. Nie tylko ogranicza się do następnych 2 tygodni, ale planuje nowe przedstawienia. Próby już trwają. W marcu powinniśmy zobaczyć spektakl pod tytułem Gwałtu, co się dzieje, czy ekranizowany wcześniej Dzień Świra. Teatr w internecie, online na pewno jest interesujący, ale nie spełnia tych założeń, które są postawione teatrom, że bezpośrednio powinniśmy się spotykać z widzami, z nimi się komunikować, wymieniać się relacjami, wrażliwościami. Mamy troszeczkę zaległych premier. Mamy zrealizowaną premierę, spektakl właściwie, zrealizowany spektakl Świecie Nasz w reżyserii Artura Barcisia i drugi spektakl Opowieść wigilijną Dickensa w reżyserii Andrzeja Ozgi. Miały premierę internetowo, online. Chcemy teraz zrobić na żywo jedną z nich, premierę Świecie Nasz 20 lutego. Niestety organizacyjnie nie możemy zrealizować drugiej premiery i musimy ją już przenieść na okres Bożego Narodzenia, to jest koniec listopada, początek grudnia tego roku i taka jest rzeczywistość, po prostu musimy tym bardziej, że ta sztuka mówi właśnie o okresie Bożego Narodzenia, a moglibyśmy to zrobić w połowie marca, to już tak ten okres wielkopostny nie wpisuje się w dramaturgię tego spektaklu. 27 marca będziemy mieć premierę spektaklu, w którym trwają teraz już próby u nas w teatrze, Dzień Świra. Znają Państwo pewnie wszyscy ten kultowy film Marka Koterskiego, w jego reżyserii, jego scenariusz.
wydał nam zgodę, pozwolił nam na to, żeby zrobić, przepraszam, adaptację tego filmu, żeby na potrzeby teatru zrealizować tę sztukę. To jest bardzo interesujący tekst z kilku powodów. Po pierwsze dlatego, że jest to tekst, który doskonale opowiada o Polakach, o Polsce, o naszych śmiesznostkach, słabostkach, o tych, co w nas piękne i o tych, co w nas tragiczne i zabawne. I cały czas ten taki czarny humor się w tym tekście przewija. Myślę, że Marek Koterski doskonale pokazuje taką panoramę naszej zbiorowości. To jest jeden z takich tekstów, który wprawdzie został napisany pod koniec wieku ubiegłego, ale doskonale pokazuje to, jacy jesteśmy dzisiaj. Co może smutno jest mówić, bo to by oznaczało, że przez te 20 lat niespecjalnie dojrzeliśmy jako społeczeństwo. Świetne postaci, no oczywiście wszyscy pamiętają Marka Konrada z filmu. Bardzo ciekawe dialogi, no i myślę, że dużo takich różnych urazów, które my jako społeczność nosimy cały czas w sobie, w tej sztuce jest ciekawie, oryginalnie pokazana. Dziękuję za uwagę. Na następne informacje Telewizji Gorzów zapraszam już jutro o godzinie 17:30. Do zobaczenia.